Baronski kanał TheGames.pl, witajcie. Kolejny rok, kolejna odsłona WRC od KT Racing, można by rzec. Niby tak, ale tym razem nie tylko kolejna, a dodatkowo ostatnia, bo od 2023 roku Francuzi tracą licencję World Rally Championship na rzecz Codemasters, a raczej w sumie już teraz Electronic Arts, bo przecież amerykański gigant wchłonął CODIS. Wiedząc, że licencję na kolejne 5 lat zabezpieczyła inna firma, nie chciało mi się wierzyć, że w przypadku WRC Generations twórcy będą się mocno wysilać. Spodziewałem się w sumie kolejnego odcinania kuponów i powielania grzechów dwóch poprzednich części, czyli ogromnego recyklingu. I choć pod kątem dostarczenia zupełnie nowych odcinków ponownie można ponarzekać, to muszę przyznać, że usprawnień znalazło się tu o dziwo sporo, a do tego pod względem zawartości to zdecydowanie największa odsłona WRC w historii. Czyżby więc Katie Racing postanowiło pozytywnie zaskoczyć na koniec i godnie pożegnać się z marką WRC? Zapraszam do oglądania. Recenzując WRC10 mocno obniżyłem ocenę końcową za to, że bardzo dużo zawartości tego tytułu to było proste kopiuj i wklej z dziewiątki. Najbardziej denerwowało mnie, zresztą podobnie jak w WRC-9 powielanie całych rajdów i odcinków specjalnych z poprzednich części, bo twórcy najczęściej do nowej odsłony dorzucali ze trzy nowe rajdy, a cała reszta była przerzucana z poprzedniczek. Dodatkowo oprawa stała w miejscu praktycznie od ósemki, a i model jazdy mimo drobnych zmian za bardzo się nie zmieniał. Jak to tymczasem wygląda w WRC Generations? Cóż, pod kątem zupełnie nowych rajdów jest tym razem jeszcze gorzej, zaledwie jedna lokacja, a Mianowicie Szwecja została przebudowana od zera i zawiera zupełnie nowe odcinki. A cała reszta podstawowego sezonu to niestety ponownie recycling z poprzednich odsłon serii. To bardzo duży minus, zwłaszcza dla fanów serii, którzy kupują każdą nową odsłonę, ale o dziwo tym razem cała reszta włącznie z oprawą nie została na hama skopiowana z WRC10. Według mnie niezmiernie istotne jest po pierwsze to, że silnik graficzny o dziwo został znacznie usprawniony i za moment powiem o tym więcej. Natomiast jest to również przy okazji największa produkcja w historii serii. Oprócz oficjalnego tegorocznego sezonu, który składa się z 13 rajdów, mamy tu bowiem także inne rundy, które widzieliśmy w poprzednich odsłonach: Argentynę, Chile, Meksyk, rajd Niemiec, Turcji czy Walii. Do tego jeszcze dwie ciekawostki, a mianowicie San Remo i Korsykę, a nazywam te rajdy ciekawostkami, dlatego że dostarczają nam jedynie shakedown, czyli króciutką trasę testowo przygotowawczą i jeden odcinek specjalny, który można przejechać w dwie strony. Dziwne, ale i tak nie ma co marudzić, bo razem daje nam to powalającą liczbę 21 miejscówek oraz blisko 150 odcinków specjalnych. Choć miejcie na uwadze też to, że blisko połowa tej liczby to wersje pokonywane od tyłu. Dla kogoś, kto nie grał, powiedzmy, w dwie ostatnie odsłony WRC, będzie to na pewno z kolei ogromny plus, bo nie oszukujmy się, tak dopakowanej pod względem zawartości gry podejmującej temat rajdów jeszcze nie było. No a czy najwięksi fani, w tym ja, którzy kupowali co roku kolejne części, mają prawo w takim razie narzekać? Pewnie tak, ale tym razem przynajmniej twórcy i wydawca uczciwie podeszli do tematu, bo premierowa cena została ustalona na bardzo niskim poziomie. Mi udało się wersję na PlayStation 5 kupić kilka dni po premierze za 150 zł i według mnie jest to bardzo uczciwe podejście. Może i nie dostaje tu tony nowej zawartości, jeśli chodzi o odcinki specjalne, ale premierowa cena po prostu to uwzględnia. Z naszego punktu widzenia szkoda jedynie, że zabrakło znanych z WRC 7 i 8 rajdów Polski. I Australii, ale najwidoczniej nie można mieć wszystkiego. Według mnie niezmiernie istotne jest to, że tym razem wreszcie doczekaliśmy się porządnego poprawienia silnika graficznego, który wreszcie korzysta z dobrodziejstw nowych konsol. W WRC 9 i 10 co prawda twórcy dostarczali next genowe patche, czy też wersje next genowe, ale sprowadzało się to niestety jedynie do podbicia klatkarzu, bo cała reszta oprawy graficznej już do PS5 czy Xboxa serii X raczej nie przystawała. W Generations mamy jednak kompletną przebudowę silnika, dzięki której dostaliśmy więcej szczegółów na trasie, bujniejszą roślinność, a przy tym dużo lepszy system oświetlenia, cieni, czy lepiej wyglądające i odbijające otoczenie modele samochodów. W międzyczasie na ekranie możecie oglądać porównania, bo nagrałem jeszcze raz fragmenty OS-ów z WRC 10 i porównuję te same odcinki w Generations. Czy weźmiemy moją ulubioną Portugalię, czy jakikolwiek inny kraj, różnica jest zdecydowanie widoczna i po prostu cieszy oko. Poprzednie części w porównaniu z naj nowszą wyglądają jakby były wyblakłe, straszyły pop-upem, czyli pojawiającymi się w sposób widoczny elementami otoczenia, a dalszy plan tras tym bardziej irytował, obfitując w niskiej jakości obiekty. W Generations poprawione zostało praktycznie wszystko, włącznie choćby z wodą, odbiciami, czy przede wszystkim dużo żywszą kolorystyką, no i generalnie wygląda to dużo lepiej niż wcześniej. Do wyboru są na nowych konsolach dwa tryby. Albo rozdzielczość 2K, czyli 1440p w 60 klatkach na sekundę, albo 4K w 30. Ja oczywiście preferuję wyższą płynność, więc to w tym trybie grałem, ale każdy może dokonać swojego wyboru. Na koniec jedno zastrzeżenie. Nie jest to oczywiście silnik graficzny, który nie ma swoich bolączek, bo niektóre rzeczy dalej mają długą siwą brodę. Choćby było to osadzające się na szybach straszy pikselozą, a w przypadku dynamicznie zmieniających się warunków atmosferycznych, gdy z pogody słonecznej przechodzi, na deszczową, ciągle zdarzają się przeskoki widoczne podczas jazdy, gdy nagle z trasy słonecznej robi nam się podłoże mokre, by potem ponownie przeskoczyć na suche i znowu na mokre. Tutaj przydałby się jakiś patch poprawiający ten błędzik. Dodajmy do tego proste kukiełki imitujące kibiców czy brzydkie odbijanie otoczenia w lusterkach wstecznych w przypadku historycznych samochodów, gdy odbicie chodzi w jakichś 10 fps. -ach. I mamy kolejne przykłady tego, że to jest jednak tylko stary silnik, choć mocno podpakowany. Tak czy siak jednak i tak jest według mnie bardzo dobrze i ja jestem z końcowego efektu zadowolony. Podczas jazdy, gdy koncentrujemy się tak naprawdę najbardziej na pierwszym planie, w zasadzie nie ma na co specjalnie narzekać. Nie spodziewałem się, że KT Racing w ostatniej odsłonie zdecyduje się na tak duże poprawki, a jednak twórcy mile zaskoczyli. Gra wygląda po prostu bardzo dobrze. Niewybitnie, ale bardzo dobrze, a w niektórych momentach, zwłaszcza w etapach nocnych, oświetlenie wypada co najmniej o klasę lepiej niż w poprzedniczkach. Za to na pewno duży plus. Największą nowością w samym prowadzeniu samochodów jest wprowadzenie hybrydowych pojazdów klasy Rally One. Przypominam, że w tym roku debiutowały właśnie hybrydy, które zastąpiły dotychczasową klasę WRC, no i ta zmiana jest jak najbardziej odczuwalna także w grze. Toyota Jaris, Hyundai i20 oraz Ford Puma, które mamy tutaj w wersji hybrydowej, zapewniają nieco inne doznania niż reszta rajdówek. Zwróćcie uwagę, że obok prędkościomierza w prawym dolnym rogu pojawił się także po prawej specjalny pasek energii, która jest ładowana poprzez mocne hamowanie, a następnie uwalniana po wciśnięciu pedału gazu. Co ciekawe, przed startem każdego odcinka specjalnego, można wybrać jedną z trzech tak zwanych map, czyli sposobu wykorzystywania energii. Środkowa jest dobrze zbalansowana i pewnie będzie wykorzystywana przez Was najczęściej, natomiast jeśli odcinki już znacie i wiecie, że najbliższy OS będzie obfitował w ogromną liczbę zakrętów i krótkie proste, możecie zdecydować się na mapę pierwszą, która zapewnia większe przyspieszenie, ale trwające krócej. Z kolei, na przykład, niektóre odcinki Rajdu Szwecji idealnie nadają się. Się do mapy trzeciej, gdzie przyspieszenie w związku z wykorzystywaniem energii jest wolniejsze, ale wystarcza na dłużej. Ciekawa sprawa, wymaga chwili przyzwyczajenia i, choć nie jest to jakaś ogromna rewolucja, to udanie wprowadza się w całą grę. W ogóle mam wrażenie, że oprócz tego twórcy nieco zmodyfikowali model jazdy i kolizje. Według mnie jest łatwiej niż w poprzedniczkach, bo gra trochę więcej wybacza. Zwłaszcza w przypadku zderzeń z różnego rodzaju obiektami, murkami, barierkami czy nawet kamieniami. W poprzednich częściach tego typu dzwony były bardziej kosztowne, a tutaj szybciej można wrócić do jazdy. Poza tym poziom trudności został też nieco obniżony. W każdej części WRC można było przestawiać suwak poziomu trudności od 50 do 150 punktów, z czego setka była teoretycznie najbardziej wyważonym pułapem. Fakty jednak były takie, że w poprzednich odsłonach już poziomy od 80 do 100 były dosyć wymagające, a tym razem po ustawieniu setki wygrywałem rajdy bez najmniejszego problemu. Widać więc, że deweloperzy chcieli zrobić z z bardziej przystępną odsłonę, i moim zdaniem jest to dobry ruch, bo wcześniej trzeba było metodą prób i błędów szukać odpowiedniej pod siebie wartości. Co do samego modelu jazdy, to dalej mamy tu wyważenie między stylem zręcznościowym a symulacją, i według mojej opinii jest to wyważone w sam raz. Nie jestem zwolennikiem totalnej symulacji hardkorowej, bo gra musi być jeszcze grywalna, a jeśli ktoś chciałby się pomęczyć, zawsze może wrócić do stareńkiego Richard Burns Rally, gdzie gdzie 90% graczy nie było w stanie przejechać jednego rajdu, tak tam przegięto w symulacyjną stronę. W WRC Generations mainstreamowi gracze włączą sobie ABS, system kontroli trakcji i będą się bardzo dobrze bawić, a co więksi hardkorowcy powyłączają asysty, podkręcą poziom trudności i też będą zadowoleni. Ja jedyne co bym tu jeszcze poprawił to ciągle zbyt łatwe podbijanie samochodu na byle jakim małym obiekcie, choćby kamieniu, bo te podbicia z realizmem zbyt wiele wspólnego nie mają, no ale są to tylko sporadyczne przypadki, więc można z tym żyć. Z mniejszych nowości mamy tu nowe funkcje w edytorze naklejek na samochody, który co prawda był już obecny w WRC10, ale nie można było się swoimi projektami dzielić z innymi graczami. Tym razem, podobnie jak Forza Horizon, można to zrobić, a i sam edytor jest nieco bardziej rozbudowany. Kontrowersyjnie wypada moim zdaniem dźwięk, bo co prawda znowu mamy nowego pilota, ale na niektórych odcinkach co ciekawe da się usłyszeć mieszankę głosów starego i nowego, a tak nie powinno być. Poza tym trochę dziwnie rozwiązano efekt niektórych odgłosów, które wychodzą z głośniczka pada DualSense. Nie wiem jak jest na Xboxie, bo grałem tylko w wersję na PlayStation 5, ale niektóre odgłosy, jak choćby kamienie wypadające spod kół, watersplasze czy uderzenia o barierki są słyszalne tylko z samego pada, a nie da się ich usłyszeć z głośników telewizora. Jest to o tyle dziwne, że jeśli zdecydujecie się grać na słuchawkach, a przecież sporo z nas już tak gra, zwyczajnie niektórych odgłosów nie będziecie słyszeć, gdy będziecie odcięć od świata. Według mnie powinna być opcja wyłączenia głośniczka w padzie i przerzucenia się z całością dźwięków na telewizor lub głośniki, ale ja takowej opcji nie znalazłem. No i parę słów na temat trybu kariery. Ponownie jest bliźniaczo podobny do tego, co widzieliśmy w poprzednich odsłonach. Jest bardziej rozbudowany. Doszło kilka nowych eventów czy atrakcji treningowych, ale trudno tu mówić choćby o większej ewolucji. Pod tym względem gra stoi w miejscu od kilku odsłon a szkoda. Niezmiennie też irytuje mnie to, że w trybach kariery czy sezonu na wstępie trzeba startować od słabszych klas pojazdów, a główna królewska klasa odblokowuje się dopiero po przejechaniu choćby jednego sezonu samochodem WRC-2. Autorzy mogliby pójść po rozum do głowy, i zwłaszcza u tych, którzy posiadają sejwy i doświadczenie w. W przednich częściach powinna być opcja jeżdżenia od wejścia w najwyższej klasie. No i jeśli już trochę narzekam, to wspomnę jeszcze o jednym szczególe. Co prawda oprócz głównego sezonu mamy tu sporo dodatkowych rajdów z poprzednich części, o których Wam wspominałem wcześniej, ale w trybie singlowym da się je zaliczać jedynie w formie pojedynczych odcinków i to bez rywalizowania z czasami przeciwników. Powinna być opcja zbudowania własnego sezonu z rajdów, jakie sam chcę dodać i z czasami SI, natomiast czegoś takiego tutaj niestety brakuje. Szkoda, bo pewnie nie kosztowałoby to dewelopera dużo więcej pracy, a a tak zwykłe czasówki na pojedynczych odcinkach pewnie nie wciągną Was na zbyt długo. Zostaje granie w sezonie na trasach tegorocznych 13 rajdów albo rywalizacja online. Na koniec wzmianka dotycząca opcji multiplayer. Tryb dla dwóch graczy na splicie to niestety po raz enty kompletnie niewykorzystany potencjał, bo da się to pościgać jedynie w trybie 1 na 1. Dlaczego w ten sposób nie można zaliczyć wspólnie sezonu, jak choćby 25 lat temu w pierwszej części Colin McRae to jest dobre pytanie. Sieciowe tryby w sumie są bardzo podobne do tego co widzieliśmy już w poprzednich odsłonach. Regularnie wskakują nowe zmagania dzienne, tygodniowe, te akurat w formie całych rajdów do zaliczenia. A do tego jest opcja zakładania własnych klubów czy zabawy w trybie pilota, gdzie jeden gracz jedzie, a drugi ma mu dyktować notatki. Doszły ligi, czyli opcja doskonale znana z konkurencyjnych tytułów, no i to w zasadzie tyle. Standardzik dla tej serii, ale szczerze mówiąc nic więcej nie potrzebuje. Ja zresztą jestem fanem zaliczania sezonów w singlu. Chodzi powoli pora na podsumowanie. Czy więc WRC Generations to godne pożegnanie studia Katie Racing z serią? Według mnie zdecydowanie tak. Dostaliśmy tu więcej zmian, niż sam oczekiwałem, a doceniam zwłaszcza spore poprawki w silniku graficznym, które sprawiły, że stare rajdy ogrywa się jeszcze przyjemniej, i na nowo chciało mi się to robić. Okej, okay, można dalej narzekać na recykling lokacji znanych z poprzednich części, ale prawda jest taka, że wydawca zagrał uczciwie i wycenił nam grę na okolice 150 zł na premierze, a to się w obecnych czasach nieczęsto zdarza. Uważam zatem, że nawet jeśli ogrywaliście poprzednie odsłony, serii WRC jest sens nabycia Generations. Jeśli natomiast nie graliście w jedną czy dwie poprzednie części, powinniście być zachwyceni. 21 rajdów, blisko 150 odcinków, ogromna liczba samochodów, w tym sporo historycznych fur, no i najlepsze jak dotąd prawa graficzna. Ocenę, którą widzicie w rogu ekranu kieruje do starych wyjadaczy serii, którzy zaliczają każdą kolejną część, natomiast nowi w temacie mogą spokojnie dodać jeden punkt. Mi do pełni szczęścia brakuje tylko większej liczby zupełnie nowych miejscówek, bo Szwecja narobiła apetytu na więcej. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie za i przeciw, polecam: to najlepsza i największa gra podejmująca temat rajdów samochodowych w ostatnich latach i stawia przy okazji przed z wysoko zawieszoną poprzeczkę. Ciekawe czy mi Mistrzowie kodu, którzy przejmują licencję od przyszłego sezonu, będą w stanie przeskoczyć Generations, ale przynajmniej pod kątem zawartości może być im ciężko. Póki co jednak grajcie w najnowsze dzieło KT Racing. Według mnie ich tytuł absolutnie nie ma się czego wstydzić. A jeśli chcielibyście zobaczyć jak wygląda WRC Generations bez poszatkowania tak jak w tej recenzji, zapraszam na kanał onygames.pl2, gdzie kilka godzin po premierze tej recenzji zamieszczę stosowne materiały. Znajdziecie tam obszerne fragmenty gameplayu m.in. z nowego rajdu Szwecji, także jeśli jesteście zainteresowani zapraszam, linki znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tymczasem jednak dziękuję za obejrzenie tej recenzji i do usłyszenia już niebawem w kolejnych materiałach.